Hej, hej, cześć, tu Szymon, witam w odcinku francuskiego. Ostatnio mówiliśmy sobie co nieco o rzeczowniku oraz towarzyszącymu rodzajniku, a także co nieco o przymiotniku. I to, czego nam brakuje, to czasownik. Tego nam tylko brakuje, aby mieć najważniejszą bazę, z której będziemy mogli już tworzyć pełne zdania. I zacznijmy tak samo jak ostatnio od porównania do języka polskiego. W języku polskim, tak samo jak i we francuskim na szczęście, czasownik odpowiada na pytanie, co robi. Czyli w języku polskim czasownikiem będzie na przykład robię, mówisz, słucham, idziemy. To, czym się jednak różni czasownik francuski, to to, że tam zawsze musimy obok tego czasownika umieścić osobę. Zauważcie, że gdy mówiłem przykładem w języku polskim, to było jedno słowo. Nie mówiłem na przykład ja robię, tylko po prostu robię. Gdybyśmy powiedzieli ja robię, podkreślilibyśmy tylko, że to ja jestem wykonawcą. We francuskim natomiast zawsze musimy umieścić tam osobę, nawet kiedy nie chcemy podkreślić. Po prostu. I to, czym się zajmiemy najpierw, to nie jakieś tam różne czasowniki, takie czy inne, natomiast jeden bardzo ważny czasownik, czasownik być, bo to właśnie ten czasownik w większości języków świata jest tym najważniejszym. Odmienimy go sobie razem i będziemy się zatrzymywać przy każdym na chwilę. Będę mówił też co nieco o wymowie. Ja jestem, je suis. Zauważcie, że słowo je, czyli ja, brzmi tylko jak ta pierwsza litera, czyli że. Jeśli zobaczycie gdziekolwiek we francuskim na końcu słowa literę e, to nie będzie ona słyszana, chyba że będzie nad nią znajdował się akcent. Tak jak na przykład zdarzyło się w słowie un café z poprzedniego odcinka. Tutaj mamy po prostu je oraz słowo suis. Idźmy dalej. Ty jesteś, tu, e. Zauważcie, że litera u we francuskim nie brzmi tak jak po polsku, po prostu u, a jednak bardzo dźwięcznie, tak melodyjnie, tu, 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 e. A słowo z kolei e brzmi po prostu jak litera e. Nie słychać tamtego s z tyłu. A dlaczego słychać e, z nie ma akcentu? Bo to już nie jest e na końcu, tylko na początku. Coś musi być słyszane, więc jest to właśnie ta pierwsza litera. On jest, ona jest, il e, e, Tutaj również charakterystyczną cechą jest to, że będziemy słyszeć tylko literę e. I te dwa ostatnie przykłady pokazują, jak bardzo ważna jest ta osoba, czyli tu e, il e. Zobaczcie, że gdybyśmy nie powiedzieli tej osoby, ty lub on w tym wypadku, nie słyszelibyśmy czy mowa o właśnie tej osobie drugiej czy trzeciej. Nie byłoby tego słychać. Idźmy dalej. My jesteśmy, nu, som. Tutaj mamy literę OU w osobie. Nu czytamy, N, właśnie tak jak po polsku byśmy przeczytali literę U, czyli już mamy fajne porównanie. Teraz na ekranie pogrubią się te, te głoski, o których mówię. Kiedy mieliśmy samą literę U, brzmiało to U, tak jak mieliśmy słowo Q, ale kiedy mamy OU, to dopiero będzie brzmiało jak polskie u. Nu. A co do słowa som, zobaczcie, że kończy się na literę ES. I tak samo jak sama litera E, jeśli gdzieś na końcu słowa zobaczycie ES, to nie przeczytacie tego. Nu, som. My jesteśmy. Idźmy dalej. Wy jesteście w Z. Pamiętacie, dlaczego to drugie słowo mówimy na literę, począwszy od litery Z. Dlatego, że litera z poprzedniego słowa przejdzie dalej. O tym mówiliśmy też sobie ostatnio. WZ. Ponownie na końcu mamy litery ES, więc i nie czytamy. Jak zapamiętać to? To jest fajne skojarzenie, jak pewne, pewien deser WZetka. Tak, możecie jakoś to skojarzyć. Tego, to zawsze polecam uczącym się. I ostatnie, oni są. To łatwo zapamiętać. Il są lub one są. L są. Dlaczego łatwo zapamiętać? Bo w języku polskim to słowo brzmi dokładnie tak samo. Są. I tutaj mamy tą, tę głoskę nosową on, o której też wspomnieliśmy sobie ostatnio. Są. Są. Tak to właśnie wygląda. Zostańmy jeszcze w temacie czasownika. Wspomnieliśmy o czasowniku być. On jest czasownikiem nieregularnym to znaczy, że różni się całkowicie od wszelkich innych czasowników. Jest wyjątkowy. Teraz zostawmy już te nieregularności i skupmy się na czymś regularnym. Pokażę wam, jak można rozpoznać regularny czasownik e, oraz jak je odmieniać, także poradzicie sobie sami po obejrzeniu tego odcinka. Dla przykładu musimy sobie wziąć jakiś czasownik. Niech to będzie czasownik e, mówić pachle. Pachle mówić, po czym rozpoznać, że jest to właśnie taki regularny czasownik, Pierwszej grupy, takiej z najczęstszej, standardowej grupy pierwszej. Zobaczcie na końcówkę tego bezokolicznika. Pachle, pachle. Właśnie ta końcówka er, której swoją drogą nie wymawiamy w całości, wymawiamy po prostu pachle, to jest właśnie coś, co Wam podpowie, że to jest właśnie regularny czasownik pierwszej grupy. Oczywiście nie, na, nie zawsze, nie na 100%, ale na 98. I odmieńmy go sobie teraz razem. Zobaczcie, że to jest niezwykle proste. Mówię, że. Parle. Jest na końcu litera E, ale pamiętacie, że jeśli nie ma nad nią akcentu, to jej w ogóle nie słychać. Że parle. Dalej, mówisz. Tu parle. Dokładnie tak samo, z małym wyjątkiem, że dodajemy na końcu literę S. Ale jak wiecie, literę ES s na końcu nie wymawiamy. Mówi. Il parle. lub elle parle. Jak widzicie. Wszystkie te trzy formy brzmią dokładnie tak samo. Je parle, tu parle, il elle parle. Różnią się tylko, co, co po niektóre, różnią się tylko zapisem. Kolejny przykład tego, jak bardzo ważne jest użycie osoby obok czasownika. Idźmy dalej. Mówimy, nu parlons. Ta końcówka on to jest właśnie jedna z tych głosek nosowych, o której mówiliśmy sobie ostatnio. Nu parlons. W parle. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj e będzie słyszane. Ponieważ jest to zlepek liter E, Z, a nie ES. To jest różnica. W parle. Mówicie. Oraz ostatnie. Mówią. Il. Pachl. L. Pachl. Uwaga! Jak widzicie na ekranie teraz, mamy tam litery ENT. To jest y, chyba pierwsza zasada, o której w ogóle mówimy. Czyli jeśli zobaczycie. Końcówkę ENT w czasowniku nigdy jej nie czytamy. To jest taka, taka, taki, taka zasada po prostu. Um, oni mówią il pachl. ENT nie będzie tutaj słyszane. Jedynie je zapiszemy. I gdybyście teraz spojrzeli na wszystkie te formy, które mamy na ekranie, i jeszcze raz sobie na przykład w głowie wszystkie powiedzieli, zobaczycie, że cztery z nich brzmią dokładnie tak samo. Jedyne, które brzmią inaczej, to pierwsza oraz druga osoba liczby mnogiej. Nu pachlą, w pachle. Cała reszta brzmi dokładnie tak samo, dlatego nigdy nie zapomnijcie o użyciu właśnie tej osoby. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, odmienimy sobie jeszcze jeden czasownik. Również z grupy pierwszej, również w pełni regularny, ale zaczynający się od samogłoski. Niech to będzie czasownik ekutę, słuchać. Gdybyśmy chcieli powiedzieć słucham, powiedzielibyśmy rzekut. Pierwsza osoba, czyli ja, skróci się. Ale oprócz tego nic więcej mnie nie zajdzie. Już wam mogę to powiedzieć. Czyli jak będzie dalej? Tu écute. Il elle nu Nous écoutons. No właśnie, pamiętajcie o tym, że ostatnie teraz przejdzie dalej. Nous exécutons. Vous écoutez oraz il sécute. O tym musicie pamiętać. Teraz tak naprawdę wiecie już wszystko na temat czasowników pierwszej grupy. Nic Was już nie zaskoczy. Dlatego w ramach ćwiczeń odmiencie sobie sami parę z nich. Wyświetlaj je zaraz na ekranie i przeczytam, a Wy zatrzymacie sobie wtedy filmik. Zróbcie to y, słownie lub, lub na kartce. Pense – myśleć, eme lubić, kochać, travailler – pracować. Zatrzymajcie filmik i spróbujcie sobie odmienić sami. Zanim się pożegnamy, powiedzmy sobie o czymś jeszcze jednym. Zauważcie, że zwykle kiedy mówimy jakiś czasownik, na przykład słucham, coś po nim dodajemy. Chyba, że odbieramy telefon, może wtedy mówimy po prostu słucham, ale na co dzień mówimy raczej słucham muzyki, słucham nowego utworu, czymś dopełniamy ten czasownik. No i właśnie e, to nazywa się dopełnienie. Gdybyśmy we francuskim chcieli powiedzieć słucham piosenki, powiedzielibyśmy, że kut. I od razu wstawili słowo piosenka. W tym wypadku będzie to une chanson. Rzekut? Une chanson. Zobaczcie, jakie to jest proste. W języku polskim musimy to odmieniać. Słucham kogo, czego, e, piosenki. A w języku francuskim jest znacznie prościej. Kiedy już umiecie powiedzieć. E, Dopełnić czasownik, powiedzieć, na przykład słucham muzyki, warto, żebyście wiedzieli jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jak zapytać o to dopełnienie, czyli na przykład zapytać o to, czego słuchasz, lub o cokolwiek innego. W języku polskim, tak jak już wspomniałem, przez to, że mamy, przez to, że mamy przypadki, na przykład czego słuchasz, tak właśnie będzie skonstruowane pytanie. Na przykład czego słuchasz, co robisz, co gotujesz. A we francuskim jest znacznie prościej. Nie musimy wiedzieć, jakie jest pytanie. Ponieważ ono zawsze jest to samo. Natomiast jest to trochę długa konstrukcja. Wyświetlić się teraz na ekranie. K.S.K. Tak to właśnie wygląda. K.S.K. Możecie się teraz przerazić. Wiem, że jest to całkiem długie, ale raz zapamiętacie i już zostanie to z wami do końca, ponieważ jest to używane naprawdę często. Jest to po prostu tłumaczone na co? Najczęściej, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć na przykład, co robisz lub czego słuchasz. To też będzie to słowo. Na przykład... To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je śmiało w komentarzu. A jeśli film się podobał, zostawcie pozytywną ocenę. Cześć!